Konopie są najpopularniejszym i najczęściej używanym narkotykiem. Niestety obok przyjemnych doznań, jakich dostarczają, pojawia się niebezpieczeństwo uzależnienia. I właśnie z myślą o osobach mających problemy z powodu używania marihuany lub haszyszu powstał indywidualny program terapii Candice. Program terapeutyczny Candice jest programem krótkoterminowym skierowanym do osób używających lub uzależnionych od marihuany i pochodnych. Jest to program, który powstał na terenie Niemiec. Był wielokrotnie ewaluowany, wyniki są bardzo dobre. 50% osób, które uczestniczyły w tym programie, zaprzestały używania marihuany, 30% ograniczyło i jedynie 11% nie zmieniło swojego przyzwyczajenia, jeśli chodzi o używanie narkotyków. Program Candice ma dwie drogi. Pierwszą taką podstawową jest całkowita abstynencja od narkotyków, ale jest również dopuszczane ograniczenie używania narkotyków. Przy czym w trakcie terapii bardzo dużo osób dochodzi do wniosku, że jednak abstynencja jest najlepszą formą czy najlepszą drogą dla nich. Program terapeutyczny jest skierowany do ludzi powyżej 16 roku życia. Udział w programie jest bezpłatny, oczywiście anonimowy. Miejscem odbywania terapii jest poradnia profilaktyczno-konsultacyjna w Norscu. Można się umówić telefonicznie, tutaj numer będzie podany. Program Candice jest wdrażany w Polsce przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Centralnym Instytutem Zdrowia Psychicznego Uniwersytetu Heidelberga w Monachium i Uniwersytetem Technicznym w Dreźnie. Skuteczność programu Candice została potwierdzona w badaniach ewaluacyjnych prowadzonych przez Uniwersytet Techniczny w Dreźnie.